zawarte są fleszy, dlatego proszę jej tego oszczędzić, bo to nie jest jej naturalne środowisko. Możemy popłaskać, kto się nie boi owcy? Gdzie? Dobra. Chodź, dzieci kominy na razie popłaskuj chwileczkę. O, super, możesz ją trochę... Możesz ją głaskać i być koło niej, to będzie jej raźniej. Dobrze? Kto się jeszcze nie boi owcy? Można popłaskać. Dzieci kominy ustawimy. Słuchajcie, dobrze, po mszy świętej można być z nim sobie zdjęcie zrobić nawet, nie? Z taką fajną owieczką. Dobrze. Ja Patryka poproszę, żeby ją tu przypilnował. Dobrze, a powiedzcie mi, czy taka owca może żyć sama? Nie? No i tak, jak żyje owca? Dziewczyny, jak żyje owca? W stadzie. Super. Owca żyje w stadzie. Bo zazwyczaj mieszka w stadzie. Tam pasterz się wyprowadza na pastwisko. Ona się żywi świeżutką trawką i sobie tak żyje, taka owca. Swoje ciało. Pięknie. Pan Jezus dał im owcom, czyli nam, swoje ciało. Chyba się do nas taka przyzwyczaiła. Ja się z nią pożegnam. Patryk może tym zaprowadzić do zakrystii z powrotem. Nie ma mi się Gosiu. Zdjęcia mogą być potem z owcem, jasne, że tak. Thank you.